Wydaje mi się, że nie ma drugiej takiej postaci w Nowym Testamencie, wokół której narosło tyle legend, tyle mitów, wokół której jest tyle niedopowiedzeń. U podstaw tego leży przekonanie o ważności Miriam z Magdali, że jest to osoba bardzo ważna, a z drugiej strony jest to osoba bardzo tajemnicza. Kiedy zechcemy odnaleźć w Piśmie Świętym te fragmenty, które bezsprzecznie o niej mówią, będziemy zaskoczeni skąpością materiału. Tam naprawdę nie ma wiele o Marii Magdalenie. Kiedy skonfrontujemy to z tym, co myślimy, że o niej wiemy, wyda nam się, że no chyba trochę przesadzamy. Kobieta pochwycona na cudzołóstwie? A może kobieta prowadząca w mieście grzeszny żywot? Kobieta, która namaściła stopy Jezusa podczas uczty w Betanii, czy to w Galilei, to w zależności od którego ewangelisty to weźmiemy? Biblia o tym nie mówi. Biblia nie mówi, że to Maria z Magdali. Te sytuacje, które tu przywołałam, nie wymieniają imienia bohaterki. To imię Marii z Magdali tam nie pada. Więc skąd to połączenie? Skąd to połączenie Miriam z kobietą, która namaszcza stopy Jezusa, z kobietą pochwyconą na cudzołóstwie? Grzegorz Wielki, papież, to jest VI wiek, w swoich kazaniach połączył obie te kobiety, obie czy nawet trzy czy cztery, nazwał imieniem Marii z Magdali. Prawdopodobnie idzie tym śladem, że skoro pewną rzeczą o Marii Magdalenie jest to, że Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów, to była uwikłana w jakieś wielkie zło. To była uwikłana w jakiś grzech być może. A więc łączy ją z tą kobietą, o której mówią ewangeliści, która w mieście miała prowadzić grzeszne życie. Ale pytanie, czy rzeczywiście ta wzmianka o tym, że wyrzucono z niej siedem złych duchów, uprawnia nas do tego, by łączyć ją z którąś z tych nierządnic. Siedem jest tutaj liczbą symboliczną. Siedem złych duchów ma oznaczać jakąś pełnię uwikłania, pełnię dręczenia przez zło. Ale jeżeli wczytamy się w Ewangelię, to zauważymy, że niejednokrotnie choroba jest nazywana właśnie wprost sprowadzana do działania złego ducha. Dlatego nie możemy orzec, czym było owe siedem duchów złych, nieczystych, z których uwolnił Jezus Marię Magdalenę. Czy była to choroba, jakaś słabość fizyczna, psychiczna, czy rzeczywiście uwikłanie w relacje z demonem, uwikłanie w grzech. Jedno jest pewne. Grzegorz Wielki, łącząc Marię Magdalenę z nierządnicą, wcale w żaden sposób nie chce jej zdyskredytować. Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. On stawia ją jako pewien wzór, jako symbol pewnej drogi, którą każdy z nas może przejść do Jezusa. Drogi z grzechu do wielkiej miłości. To, co Pismo Święte
mówi o Marii z Magdali, to niewiele, ale jednocześnie mówi to, co jest najważniejsze. Mimo że o Miriam z Magdali będziemy czytać w Ewangeliach synoptycznych, w Ewangelii Marka, Mateusza, Łukasza, to jednak najważniejsze będzie to, co przeczytamy w Ewangelii świętego Jana. Ta Ewangelia odsłoni przed nami najwięcej. Pokaże nam serce Marii. Kluczem do zrozumienia Ewangelii Janowej, jak w ogóle całego dzieła Janowego, jest miłość. Bez miłości trudno zrozumieć, o co chodzi w Ewangelii Janowej. Trudno zrozumieć, o co chodzi w listach Janowych, o co chodzi w Apokalipsie. Bez miłości gubimy się, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Ewangelia Janowa jest szczególna też ze względu na to, że wśród wielu hipotez, którymi bibliści się zajmują odnośnie autorstwa tej Ewangelii, środowiska, w jakim powstała, pojawia się hipoteza tego, że gdzieś tam za autorem jednak stoi kobieta. Wystarczy przeczytać tę Ewangelię i zobaczyć, jak wiele miejsca w niej poświęcone jest kobietom. Wśród tych kobiet znajduje się także Maria z Magdali. I ona jest jedną z tych najważniejszych bohaterek. Oczywiście centrum jest Jezus, ale są też inni bohaterowie i Miriam z Magdali jest tam jedną z ważniejszych. Pojawia się ona w taki nietypowy sposób, jeśli chodzi o kulturę czy o środowisko, w którym powstaje Ewangelia. Ponieważ mowa o niej właśnie Miriam z Magdali, czyli przedstawia ją się bez odniesienia do mężczyzny. Nie mówi się, czyją jest córką, ani czyją jest żoną. Występuje sama. To nietypowe jak na tamte czasy. Tym śladem poszedł m.in. Grzegorz Wielki, chcąc właśnie identyfikować ją z nierządnicą, jako z kimś, kto nie jest złączony z jednym mężczyzną. A być może to po prostu pokazanie Miriam jako kogoś, kto jest bardzo mocną osobowością, kto nie zależy od nikogo. Co o niej wiemy z Ewangelii, oprócz tego, że została uwolniona od 7 złych duchów? Stoi pod krzyżem. Czyli stoi tam, gdzie większość apostołów nie dotarła. W ten sposób godzi się swoją obecnością, godzi się na swoją bezsilność względem umierania i cierpienia Jezusa. Nieraz wszystkim, co można zrobić z miłości, to po prostu być. I Miriam z Magdali po prostu jest. Potem spotykamy ją w Ewangelii Janowej w poranek zmartwychwstania. Pierwszego dnia po szabacie, kiedy było jeszcze ciemno. I to też nam coś mówi o Marii. Ona za nic ma obowiązujące normy społeczne. Kobieta sama nie chodziła po zmroku ani wtedy, kiedy było jeszcze ciemno. Powinien jej towarzyszyć mężczyzna, ewentualnie powinna być to grupa kobiet, ale nie kobieta sama. Tutaj w Ewangelii Janowej ona idzie sama do grobu, w którym spoczął Jezus, którego ona kocha, i za nic ma to, jakie są normy społeczne. Płacze, bo oto nie ma ciała tego, którego ukochała. Umarł i ona była tego świadkiem, stała pod krzyżem, widziała jego śmierć, widziała, jak składano go do grobu, a teraz nawet nie ma ciała.
kiedy przyjrzymy się scenie z Ewangelii Janowej, która opisuje spotkanie Miriam ze Zmartwychwstałym. Państwo macie ten fragment na tych folderach, to jest fragment siódmy. I kiedy przyjrzymy się tej scenie, która jest opisana przez ewangelistę, to zauważymy, jaka dziwna jest ta rozmowa. Jak dziwnie zachowuje się Miriam. Rozmawia z aniołami, a potem jakby zupełnie o nich zapomina i zaczyna rozmowę z ogrodnikiem, który pojawia się obok niej. Może na marginesie wypada dodać tylko, że kiedy my czytamy czy mówimy anioł, od razu mamy skojarzenia z postacią, ze skrzydłami. Grecki angelos to po prostu posłaniec. Opisuje bardziej misję, którą ktoś ma do spełnienia, niż jego wygląd. Ona właśnie rozmawia z posłańcami siedzącymi w grobie, a potem o nich jakby zapomina i zwraca się do ogrodnika. To, co mówi, pokazuje, w jakiej ona żyje gorączce ostatnich dni. Dlaczego ogrodnik miałby przenosić ciało? Dlaczego miałby w ogóle dotykać ciało? Przecież dotyk zwłok zaciąga nieczystość rytualną. Jak Miriam chce zabrać ciało Jezusa, jeżeli ten by jej wskazał, gdzie ono jest? Jak ona sama, kobieta, chce to ciało przenieść? A na koniec tego wszystkiego, jak wczytamy się dobrze w tekst, to zauważymy, że ona się jakby kręci w kółko. Ona się kręci w kółko. Kiedy staje koło niej ogrodnik, ona się do niego odwraca. A kiedy on ją woła po imieniu, ona znowu się odwraca. Z pomocą przychodzi nam grecki tekst Ewangelii Świętego Jana. Bo greckie wyrażenie, które oznacza obrócić się, może zarówno dotyczyć tego fizycznego obrócenia się, jak i może wyrażać zmianę myślenia. Najpierw ona fizycznie odwraca się do Jezusa, a potem ona zmienia swoje myślenie wtedy, kiedy On mówi do niej po imieniu. Kiedy wzywa ją po imieniu. Mówi do niej Miriam. Nie mówi do niej niewiasto, którą wyzwoliłem ze siedmiu złych duchów. On mówi do jej najgłębszej tożsamości. Imię w tej kulturze hebrajskiej jest objawieniem tego, co w człowieku jest najgłębiej. Tego, co w człowieku jest jego tożsamością, jego skarbem, jego bogactwem. I tak właśnie wzywa ją Jezus. Nie wypomina jej, że nie zrozumiała tego, o czym mówił przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Nie wypomina jej tego, że szuka jego umarłego, a on przecież mówił, że zmartwychwstanie. On woła ją po imieniu, czyli odnosi się do jej tożsamości. Myślę, że wszyscy to dobrze rozumiemy, że w różny sposób można nasze imię wypowiedzieć. Wiemy, jak wymawia je ktoś, kto nas kocha. Wiemy, jak może ono być wymawiane, jak ktoś na nas jest zły, jak ktoś się na nas gniewa. Umiemy to rozpoznać. Umiemy rozpoznać, jak zawoła nas ktoś nam bliski. Sposób wypowiadania imienia zdradza, kto i z jakimi intencjami go wypowiada. Jezus ją woła, a ona rozpoznaje jego głos, rozpoznaje sposób, w jaki brzmi jej imię w jego ustach. I odpowiada mu we właściwy sobie sposób. Mówi do niego Rabbuni.
Tekst Ewangelii Świętego Jana zapisany po grecku zostawia nam tutaj to słowo semickie rabbuni. Dlaczego? Bo Greka nie zna zdrobnień. Natomiast to wyrażenie rabbuni jest zdrobnieniem. Nam także jest trudno zdrobnić słowo nauczyciel. Ale ona jest drabnia, ona mówi pieszczotliwie. Dodaje jeszcze mój, rabbuni, mój nauczycielu. I to nauczycielu jest zdrobniałe. Jezus wzywa ją po imieniu nie dlatego, że chce się tylko przywitać, żeby zwrócić tylko uwagę na to, że zmartwychwstał, ale też po to, żeby dać jej misję. Misja jest skierowana do konkretnej osoby. Powołanie jest skierowane do konkretnej osoby, nie do jakiegoś tłumu, ale do kogoś konkretnego. To właśnie ona, kobieta, jako pierwsza dostaje misję głoszenia Ewangelii, głoszenia dobrej nowiny. I to komu? Apostołom. No, dość daleko odeszliśmy od Ewangelii w dzisiejszych czasach w Kościele, ale ona dostaje tą misję, ona jest skierowana do tego. Jezus dobrze wie, komu zleca to zadanie. To nie było przez przypadek, bo nikogo innego wokół nie było. On mógł się spotkać z Janem i Piotrem, którzy biegli do grobu i ją wyprzedzili. Ale nie, nie objawia się im. Jeszcze nie teraz. To właśnie ona dostaje zlecenie zaniesienia dobrej nowiny apostołom. To jest zaplanowane. Jezus wzywa ją po imieniu, żeby wykonała misję. Po imieniu, a nie po historii. Nie wypomina jej tego, co było. On zna jej najgłębszą tożsamość i ta tożsamość jest dla niego najważniejsza. Nie ma tutaj mowy o żadnej pomyłce. Miriam zostaje wezwana po imieniu i jej zostaje zlecone bardzo ważne zadanie. Tak niewiele w tej Ewangelii o Miriam z Magdali, a jednak to, co jest, jest pełne sensu i głębi. Może nieraz chcielibyśmy coś dopowiedzieć, sięgnąć do jakichś legend, sięgnąć do apokryfów, a może po prostu pozwolić, żeby reszta pozostała tajemnicą. Nie wszystko musimy wiedzieć. To, co najważniejsze, wiemy. Bóg wezwał ją po imieniu i zlecił jej konkretne zadanie i konkretną misję.